Jak upadło Cesarstwo Rzymskie? W 395 roku cesarz Teodozjusz Wielki podzielił Cesarstwo Rzymskie między swoich dwóch synów. Powstało Cesarstwo Wschodnie Arkadiusza i Zachodnie Honoriusza. W drugiej połowie IV wieku rozpoczęła się masowa migracja ludów, uciekających przed niszczycielskimi Hunami. Z czasem plemiona germańskie zalały Cesarstwo Zachodniorzymskie i zakładały na ich ziemiach własne państwa. Wśród nich byli Wizygoci, którzy w 410 roku zdobyli Rzym. Wkrótce Cesarstwo Zachodnie utraciło niemal wszystkie kluczowe prowincje. W połowie V wieku Galię zaatakowali Hunowie pod wodzą Attyli, a strach przed nimi doprowadził do powstania sojuszu Rzymian z Germanami. Koalicja pokonała Hunów w wielkiej bitwie na polach katalaunijskich. Lecz po śmierci cesarza Walentyniana III, plemiona germańskie znów stały się wrogami Rzymu, a władza cesarzy skurczyła się niemal wyłącznie do obszarów Italii. W 455 roku Wandalowie zdobyli i doszczętnie złupili Rzym. Odtąd faktyczną władzę w zachodniej części cesarstwa sprawowali kolejno potężni germańscy wodzowie, utrzymujący cesarzy figurantów. Aż do 476 roku, kiedy to germański wódz Odoaker zrzucił z tronu nastoletniego cesarza Romulusa Augustusa i ogłosił się królem. Obalony cesarz odesłał insygnia cesarskie do Konstantynopola i od tego czasu formalnie naczelną władzę nad cesarstwem sprawował cesarz wschodu, a Odoaker był tylko jego reprezentantem. Datę abdykacji Romulusa Augustusa uznaje się za symboliczny upadek Cesarstwa Rzymskiego. Choć warto nadmienić, że Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie, zwane również Cesarstwem Bizantyńskim, przetrwało jeszcze kolejne 1000 lat, aż do 1453 roku, kiedy to Turcy Osmańscy zdobyli Konstantynopol.